Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na kanale PDS Gaming. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak stworzyć własny utwór. Pierwsza, taka dosyć ważna, istotna sprawa, to jest posiadanie mikrofonu. Mikrofon możecie mieć tak naprawdę, pokażę wam wszystkie chwyty, jakie, że tak powiem, można osiągnąć poprzez nagranie zwykłym mikrofonem, nawet od słuchawek, taki zwykły, nawet z dyktafonu, z telefonu. Także, jeżeli chcielibyście obejrzeć dokładniejszy schemat, jak to wszystko zrobić, obrobić i tak dalej, oczywiście napiszcie w komentarzu cokolwiek. Możecie napisać tak, zrób to, albo nie wiem, fajnie wyszło, cokolwiek. Także zapraszam was w dzisiejszym odcinku. Zobaczycie sobie od podstaw, jak stworzyć własny beat. Jest to oczywiście przy użytkowaniu programu FL Studio. Najprostszy, najbardziej intuicyjny program. Do tego oczywiście do nagrywania samego dźwięku możemy posłużyć się programem Audacity, bądź już, jeżeli możecie sobie pozwolić na to, aby zakupić sobie jakiś dodatkowy program, no to Cool Edit Pro, tak jak tutaj widzicie na ekranie. I z tego oczywiście będziemy korzystać. Dobrze, nie przedłużając intro, zapraszam do odcinka. Okej, witam was, już jesteśmy na miejscu w moim studiu nagraniowym. Tu mamy, jak widzicie, pełno konsoli, wszystkiego każdemu. Poszczególne elementy wytłumaczę, co i jak zrobić. Żartowałem. Skorzystamy z najpierwotniejszych elementów tworzenia muzyki, czyli wokal, beat, no i w sumie tak naprawdę wszystko to, co nas skłoniło do tego, aby nagrać piosenkę. Wszystko jest, wiadomo, zależne od tego, jaki to ma być utwór, czy ma być melodyjny, czy musi być, czy ma być skoczny, czy to ma być forma rapu, czy disco polo, bo oczywiście nagrać możemy pod wszystko. Wszystko ograniczeniem tak naprawdę jest tylko nasza wyobraźnia. Także dobra, przechodzimy już do komputera i tu już pokażę wam dokładnie wszystko, krok po kroku, jak zrobić, aby wypuścić swój własny numer. Ok, siemanko, witam was już przy komputerze. Także tak, odpalamy sobie program FL Studio, tak jak obiecałem. Na szybciutko, nie będziemy się jakoś tam rozdrabniać, tylko na szybko coś. Na szybko jakiś fajny bicik, tak żeby tylko skleić. Może być hi-hacik. Od razu wam pokażę. O, ten jest fajny. Para pa parara. Pra pa. Parara. Snara, nie? Snar to mamy ten taki klaskanie, takie tego typu rzeczy. A co najważniejsze, musimy ustawić sobie od 85 do 95, zależy, wiadomo, jaki typ muzyki, ale teraz zrobimy typowo taki, powiedzmy, rapowo śpiewany, że tak powiem. Także na przykład w ten sposób. Dobra, w ten sposób mamy już perkusję, nie? Ja wam polecam od razu, na przykład tutaj mamy paterny, nie? Paterny to jest tak jakby, no, ta nasza linijka. Będę wam to tłumaczył najprościej, jak się tylko da. Ja sobie robię tak, pattern, na przykład tutaj na patternie pierwszym sobie tak robię próbki, nie? Co tutaj ma być, instrumenty i tak dalej. I później sobie przeklikuję, że na przykład pierwszy pattern zaznaczam, Ctrl-C, czyli kopiuj. I wklejam tu. I wtedy mam pattern drugi, czyli na przykład możemy sobie nazwać to, czyli zmieniamy sobie nazwę i na przykład tutaj wpisujemy sobie stopa albo, czekajcie, bo źle kliknąłem, tu jest, na przykład kick, nie, że jako takie pierdyknięcie, na przykład na niebiesko, pyk. I mamy, że kick jest na niebiesko i tak dalej. Oczywiście nie musicie tego robić, jeżeli chcecie szybciej ogarniać, no to wiadomo, możecie sobie wklejacie sobie od razu pattern pierwszy, już wam leci muzyczka. I teraz na przykład sobie dodajemy jakiś instrument. Znaczy, no, akurat damy sobie beleco, że tak powiem. I na przykład sobie dodamy jakiegoś, no, na przykład piano, niech będzie piano. Czyli tu mamy z tych darmowych wtyczek FLK. Na klawiaturze możecie sobie grać cokolwiek chcecie. I są to odpowiedniki klawiszy w pianinku, nie? Także na przykład zrobimy sobie taki bicik, trochę West Coastik, na szybciutko, także... To mi się podoba. I teraz tak. Zaznaczamy sobie, bądź jak mamy to, to sobie zaznaczamy sobie klawiszem Ctrl, i sobie przelatujemy, żeby mieć to jakby zaznaczenie, nie? Ctrl, pyk, shift i przerzucamy sobie dalej, nie?
Teraz tak samo możemy sobie to skrócić. Mogłem wcześniej, ale nie ma problem. I teraz tak. Robiąc akord, warto jest też dać jakiś basik na przykład. W ten sposób. Chcę to zrobić jak najszybciej, bo i tak bicik pod bicik, ja tu wam pokazuję tak jakby te podstawy, nie? Jak już podstawy sobie złapiecie, tam popróbujecie po swojemu zrobić, no to wiadomo, będzie to coraz lepiej szło. Możemy powtórzyć. I oczywiście nie może zabraknąć jakiejś linii melodyjnej, nie? Zaczynamy od akordu A. Przenieśmy to trochę. Możemy też sobie użyć skrótu klawiszowego Shift i na przykład o jedną oktawę, bądź o całą, wiecie o co chodzi. Co, no w sumie nawet nie ma aż tak źle, nie? I pod to można nawinąć cokolwiek. Kiedy miałem lat 15, nie wiedziałem co to świat. On mnie ściskał i całował, a ja mu nie chciałam dać. O daj, daj, daj. Oj, coś tam daj. Wiecie o co chodzi, to taka. Do tego oczywiście możemy dodać jakiś basik, czyli na przykład sobie dać replace, coś na przykład nie, jakiś syntezator, ale nie ten, nie mini synta, tylko na przykład synth. I mamy jakieś fajne basiki na przykład.
O, niech będzie. I tutaj mamy główne basy, czyli zaczynamy od akordu od A. Ło, za nisko, dobra, pyk. Później mamy D. Pod D mamy później C. E. I mamy później akord D. Jeszcze możemy sobie nawet zrobić coś takiego, że poskracać na przykład te. Tak już typowo do refrenów, nie? Że kurczę, nie tak. Dobra. W ten sposób. Pyk, pyk, pyk. Można też ustawiać sobie dropy, w sensie takie i tak dalej, ale myślę, że na sam początek na razie Wam to wystarczy, bo tutaj wystarczy, jak sobie dajemy taką albo to i wtedy, dzięki takiemu czemuś, nie wiem, czy teraz będziecie to słyszeć, jest takie ok, także bicik powiedzmy mamy już z głowy. Takie podstawy podstaw. Jeżeli byście chcieli oczywiście, żeby zrobić coś bardziej konkretnego z większą ilością instrumentów, żeby refreny dać, jeszcze mogę Wam powiedzieć tak na szybciutko, że można sobie zrobić w ten sposób. Tu mamy powiedzmy całą zwrotkę przed tak jakby przed końcem zwrotki sobie dodać albo więcej hi-hatu w ten sposób. Wyłączyć na przykład klapa, stopę i refren wbija, nie? Wtedy od razu. No i tutaj sobie dodać jakiegoś pada, jakiegoś lida i tak dalej. Dobra, to jak mamy na razie z głowy FL Studio, jeżeli chcielibyście oczywiście więcej dowiedzieć się o FL Studio, jak, co tworzyć i tak dalej, dajcie znać w komentarzu. Ja Wam postaram się zrobić na pewno dłuższy odcinek typowo o FL Studio. Poszczególne elementy omówić i tak dalej. A teraz przechodzimy sobie do Cool Edit Pro, to co wspomniałem na samym początku. Program odpala się, jak się nie mylę, to w ten sposób. Więc tu przechodzimy, żeby widzieć wszystkie ścieżki i wtedy mamy tak. I co jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli nagrywamy mikrofonem, no ja mam akurat dobry mikrofon, ale mikrofon jest tylko, jakby to powiedzieć, ułatwieniem, nie? On sam redukuje delikatnie szumy, on sam tak jakby te... Ja Wam też pokażę dokładnie, jak co robić, jeżeli używać na przykład słabszego mikrofonu, gdzie są jakieś szumy, gdzie odbiera jakieś tam zakłócenia i tak dalej. I co jest bardzo ważne, tylko kanał prawy bądź lewy, bo chodzi o to, żeby nagrywać w mono, a nie nagrywać w stereo dźwięk, ścieżkę dźwiękową jako wokal. Także ja sobie ustawiam to. Tutaj prawym przyciskiem myszy, tylko prawy kanał, ja nagrywam na prawym, można na lewym, obojętnie. I na wszystkich trackach, żeby zastosował to samo opcję. Więc teraz na każdym tracku, jak widzimy, mamy right, right only, right only. Dobra, czyli mamy prawy kanał. Także ja już sobie bicik dodaję. Ok, bicik mamy dodany. No i pokażę Wam, jak zrobić wokal, żeby było po prostu to wszystko spójne, ładne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja sobie troszkę, nie wiem czy będzie wszystko śmigało jak trzeba podczas nagrywania i podczas rejestrowania dźwięku, ale od razu będziemy wiedzieć, czy wszystko będzie dobrze. Dobra, pokażę Wam mój sposób, jak ja robię piosenkę, żeby to brzmiało, powiedzmy, według mnie brzmi fajnie. Dobra, lecimy. Powiedz, ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć. Świata, którego pochłania syf z propagandzkich kpin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Czy dasz nabrać się? Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. No i dobra, mamy nagraną pierwszą ścieżkę i ją potraktujmy jako tak zwany pilot. Czyli do niej tak jakby spróbujemy sobie nagrać
Tu wam na razie nie będę pokazywał, co robię, bo to jest, później wam dokładnie wytłumaczę. I na tej ścieżce wzorujemy się, jeśli chodzi o nagrywanie, nie? W sensie próbujemy tą tonację dobrać, próbujemy słowa wpasować jedno w drugie, żeby nie było tak, że na jednej ścieżce mówimy coś innego, na drugiej z opóźnieniem albo inaczej wchodzimy, inny oddech, w sensie zaraz wam pokażę, jak to wygląda, nie? No i dobra, i teraz lecimy drugą ścieżkę dźwiękową wokalu, tego samego. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propaganckich kpin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Czy dasz nabrać się? Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. Dobra. I teraz tak, tutaj możemy sobie te wszystkie efekty, które dodałem, usunąć. W tym momencie mamy dwie takie same praktycznie ścieżki dźwiękowe, brzmi to w ten sposób. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil. I to jest taki jakby bazowy wokal, na którym będzie delikatnie basu, nie? No i teraz próbujemy tego, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, czy sopran. No taki po prostu wyższy ton, czyli no, już wam zaprezentuję dokładnie. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propaganckich kpin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Czy dasz nabrać się? Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. Dobra, no i brzmi to w ten sposób. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil, którego pochłania syf z propaganckich kpin. No, brzmi to tak w miarę surowo, nie? Teraz nagramy mój ulubiony wokal, czyli chrypkę kurbę. Dobra, także nagrywamy teraz dwa kolejne takie podbicia chrypkojące, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, także lecimy. Powiedz, ile odobyć tych pięknych chwil. Tutaj chyba zasepleniłem trochę. Powiedz, ile odoby swych pięknych... Swy, zamiast swych. Swych musi być, a nie swy. Bo to jest bardzo ważne. Każda spółgłoska, samogłoska musi być idealnie wymówiona, żeby... Ja i tak mam problem troszkę z dykcją. nie mówię jakoś tam mega poprawnie. No ale cóż, no taki mam styl i no... Tak działa. Tak to działa. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propaganckich kpin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Czy dasz nabrać się? Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. Dobra, i drugi raz tak samo chrypką. Praktycznie tak samo, nie? Bo chodzi o to, żeby rozmieścić to później na lewą słuchawkę i na prawą słuchawkę. Dlatego nagrywamy wszystko w mono, żeby nie rozchodziło się po tak jakby na całej przestrzeni słuchania, nie? W sensie nie było 360 stopni stereo, tylko żeby było centralnie i później sobie sami rozgraniczymy te stereo, gdzie ma być chrypka, gdzie nie ma być chrypki, w którym miejscu ma być ustawiona, bo wiadomo, każdy procent tak jakby słyszalności będzie w słuchawkach, nie? Ale to zaraz wam wytłumaczę. Ostatnia linijeczka i lecimy. Ostatnia ścieżka dźwiękowa. Pum. Powiedz, ile odoby swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propaganckich kpin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Czy dasz nabrać się? Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. Dobra, no i całość prezentuje się w następujący sposób. Jest nagrane 5 ścieżek, spoko, to jest dużo, do obróbki powiedzmy też jest dosyć sporo. I zaraz wam pokażę, jak obrobić wokal. Czyli nagranie wokalu, tak jak wam powiedziałem. Pierwszy pilot,
powiedzmy basowy, nie musi być oczywiście, możecie tylko na jeden wokal nagrać, nie? Jeżeli na przykład, nie wiem, disco polo czy tam inny styl muzyczny, ale to jest typowy taki śpiewany, powiedzmy, refren w moim wykonaniu, nie? Także jest podstawa basowa, czyli spokojnie mówisz sobie, byle tonację zachować, druga tak samo, czyli tak jakby pod pilotem druga wersja tego samego, żeby były tak jakby pełny był ten wokal, później delikatnie wyższy ton, no i dwa razy chrypka, żeby dać na lewo prawo. Powiedz, ile oddobyć swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propagandzkich pin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom, czy dasz nabrać się. Otwórz oczy i na siłę spójrz trzeźwo, a zobaczysz całe zło. Dobra, no i przechodzimy do już finalnej obróbki. Znaczy finalna nie, ale tak jakby tej obróbki, która jest no niezbędna do tego, aby wszystko funkcjonowało. Teraz tak, co jest bardzo ważne, tu jest moment, kiedy przed wokalem słyszycie, są jakieś szumy, jakieś tam, na słabszym mikrofonie te szumy będą, wiadomo, bardziej głośne, będzie jakieś buczenie czy coś. Tutaj mamy wdech. Ale powiedzmy, tu mamy jakieś tam szumiki, nie? Robimy sobie Ctrl-C. Ctrl-C, czyli skopiowane. Nice Reduction. Noise Reduction. I tu sobie wgrywamy to, co przed chwilą skopiowaliśmy. Ctrl-C, nie? Pyk. I mamy nasz szum. No i oczywiście dajemy go sobie tak nie całkiem, nie? Takie dajemy 35%. I wtedy on nam praktycznie usunie całkowicie ten szum. I teraz, jak już mamy wypróbowane F2 naciskając, powtarzamy czynność, którą przed chwilą zrobiliśmy, czyli znowu wchodzimy, OK. Ogólnie, kiedy już macie gotowe, nagrane ścieżki dźwiękowe, zapiszcie sobie, warto sobie zapisać sesję, na przykład zapisać sobie na pulpit, zrobić sobie nowy folder pod tytułem, nie wiem, nowa pioseneczka, yo, yo, fajnie i tak dalej, pyk, pyk i zapisujemy. I zapisujemy. Każdy track oczywiście sobie zapisujemy i mamy zapisane, więc w razie, gdy nam się coś wyłączyło albo coś się zresetowało, no to mamy możliwość przywrócić sobie, bo mamy zapisaną ścieżkę. Także dobra. A może troszkę więcej. Get. Dobra. I teraz na całej ścieżce dźwiękowej możemy sobie ten szum usunąć. Powiedz, ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf. Jak słyszymy, nie ma w ogóle żadnych szumów i tak dalej. Dobra, teraz kolejna sprawa. Usuwanie szumów. No w moim przypadku nie muszę usuwać. Powiedz, ile oddałbyś swych... Bo nie ma tych szumów na tyle słyszalnych i tak dalej. To jest dla osób, którzy mają na przykład naprawdę jakieś sprzężenie w mikrofonie, bardzo, bardzo głośno słychać te szumy i tak dalej. Teraz kolejna istotna sprawa, to jest tutaj amplify center wave, czyli mamy dźwięk, jak widzicie, wszystko musi być pięknie, centralnie ustawione, czyli robimy sobie tak, że na każdą ścieżkę wchodzę, F2, czyli powtarzamy tą czynność amplify center wave, pyk, tutaj tak samo, pyk. Pyk. No i dobra. Kolejny, bardzo ważny moment, to jest normalize, czyli tak jakby naturalne podgłośnienie swojego wokalu. Przez to jest no, głośniejszy, nie? Bo na przykład ten basowy, jak słyszeliście, cichutko śpiewany był. Powiedz, ile oddałbyś swych pięknych chwil. Teraz już jest głośniejszy, także na wszystkim. I oczywiście ten normalize też działa na te szumy. Tutaj szumy mogą być większe, dlatego ważne, już na końcu można sobie zrobić coś takiego jak silence, nie? Pyk. Il. Tutaj sobie pousuwać żyć to. Bez świata. Wdechy akurat są taką naturalną rzeczą, więc można sobie zostawiać. No i w ten sposób sobie usuwamy te takie zło. Wydech też jest niepotrzebny. No i dobra. I teraz robimy sobie w ten sposób, że jak mamy znormalizowane, jak ja to mówię, to sobie dajemy Dynamic Processing i tu mamy Deezer Light. Klikamy i na każdym to samo.
No na tym w sumie też możemy dać. Jak już wszędzie, to wszędzie. Żeby te wszystkie nasze i później mamy very fast attack. I dzięki temu możecie zauważyć, że nasza ścieżka jest idealnie równiutka, nie ma głośniejszych, ciszszych momentów. Wiadomo, no jakiś tam wdech, wdechy czy coś, wiadomo, że będą. I możemy je bawić się na przykład w wyciszanie ich, na przykład, zaraz Wam pokażę w jaki sposób. Tu mamy takie kropeczki, zaznaczamy sobie, bo chyba na początku jak się odpala, to tych kresek jakby nie ma. No i sobie na przykład dajemy takie cosik, powiększamy sobie wszystko, jak mamy wdech, na przykład tak jak w tym przypadku. Wdech, no to robimy sobie pyk, pyk. No, dawaj kolejną kropkę, pyk. No i tego wdechu już na tej ścieżce dźwiękowej na przykład nie będzie. Ziom, czy dasz nabrać się? Nie ma już tego wdechu, nie? Także tak można działać, lecz wdech, jak dla mnie, jest to bardzo naturalna rzecz, więc ja tego nie usuwam. Kolejną rzeczą, dobra, mamy wyrównane te ścieżki, w sensie cały tor jazdy. Tutaj mamy, o, też już wyrównane, żeby każda ścieżka dźwiękowa była tej samej głośności. I teraz dzięki temu możemy sobie wszystko zapisać pojedynczo, to znaczy solo, jak Bianka solo, zapisujemy sobie w formacie wave'a i teraz pulpit, nowa pioseneczka i tu zapisujemy sobie już tak jakby po lekkim obrobieniu wokal, nie? No to mamy pierwszy, normalnie piszę sobie pilot 1, tu mamy pilot 2, ale tutaj na potrzebę filmu pozwolę sobie to troszkę przyspieszyć, wy sobie nazwijcie jak tam potrzebujecie. Czwarty, piąty, dobra, no i tak naprawdę to już możemy sobie pyk, nie potrzebujemy sesji zapisywać i teraz wchodzimy w FL Studio i teraz wrzucimy sobie bicik i wszystkie ścieżki dźwiękowe z wokalu. No to w sumie mówię, pokażę Wam, żebyście widzieli, po prostu zaznaczacie, ojej, zaznaczacie, przekładacie i wszystkie 5 ścieżek Wam się pojawia. Wszystko oczywiście jest fajnie, bo dodając w Kuledicie bit i teraz tutaj macie fajnie, bo macie od razu dobrane do takie jakby do no do linii czasu, nie? Że nie musicie się tam bawić teraz w ustawianie każdego poszczególnego dźwięku. I brzmi to na razie tak. Powiedz ile odobyć swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf. Ładnie brzmi, ale no, tłumi się to wszystko, jeden głos nachodzi na siebie, jeden na drugi nachodzi na siebie, nachodzą na siebie, także tutaj mamy taką zakładeczkę, tutaj, o, to są te takie suwaczki i tutaj mamy możliwość wybierania sobie tak jakby tych efektów, czyli na przykład mamy teraz tą jedyneczkę tutaj, nie? To pod tą jedynkę podepniemy sobie te basowe dźwięki, czyli tutaj wybierzemy, że jedynka i jedynka. I teraz tak, pierwszy ma być ten basowy głośny, drugi już może być troszeczkę ciszej, damy sobie w ten sposób. Czekajcie, o, w ten sposób. Powiedz ile odobyć swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć, bez świata, którego pochłania syf. Jest tak w miarę fajnie, równiutko i tak dalej, ale jak słyszymy, ten bas jest taki zbyt dudniący, ja nie ma tego, tych, troszkę tych niższych tonów, więc wchodzimy sobie tutaj w Select i Fruity Parameter EQ2. EQ2, qu'est-ce que QTC? I teraz tak, teraz co jest bardzo ważne, ustawiamy sobie, to jest suwaczki dolne na minimum wartości, żeby była tak delikatnie. I teraz ważna sprawa. Basik możemy sobie oczywiście troszkę w ten sposób ukrócić, ale to ma być troszkę basu, więc damy sobie od jak
od wyższych tych częstotliwości, żeby był ten bas, żeby aż tak nie było od 40 Hz wzwyż, no bo, znaczy w dół, bo wtedy jest jeszcze większy ten bas, nie? Powiedz ile oddałbyś. Pokażę wam dokładnie, o co chodzi. A, bo tutaj nie mogę poddać sobie wyżej, tylko w bok. Dobra. I teraz, co jest ważne. Odsłuchując sobie. Powiedz. Tutaj mamy tak jakby takie się wyświetlają. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil. Słupki, które są tak jakby w nadmiarze herców jest w danym momencie, nie? Powiedz ile oddałbyś swych pięknych. Wiem, że s, słowo sy, cy, ci, cy, py, nie wiem, takie typowo polskie z naszego polskiego języka słowa są na przykład właśnie sy, cy, zy. Jest takie bardzo dźwięczne i bardzo wysokotonowe, nie? I no, ciężko by było słuchać na słuchawkach, jeżeli cały czas było i wtedy robimy sobie w ten sposób, że jak szukamy sobie te literki, na przykład sy, albo ci, powiedz albo cy, ile od... powiedz na przykład, powiedz, o, c, już była siódemka na wysokim tym, nie? Więc szukamy sobie tych słów. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil. Aha. O, zmieniamy na takie gwiazdeczki. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil. Dobra. I wyciszamy te wysokie tony, nie? Wiadomo, nie jakoś nadmiarowo. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil. Basów też możemy troszeczkę sobie jeszcze ukrócić, bo jest... Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, bo... by znów zaczął. O to chodzi, nie? Że sobie troszkę tłumimy te basy. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów za... Tutaj widzę, że jeszcze są takie... Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Bez świata tak tu... Słyszycie? Ci i tak dalej. Nie ma tego ci, że takie mega głośne, że aż wywala w, no, w głośnikach kuźwa przestery i tak dalej. No i w ten sposób mamy, powiedzmy, wyciszone te najgorsze z możliwych dźwięków, czyli wysokie tony. Ja sobie podepnę pod każdą. Wiadomo, każda ścieżka może mieć inną specyfikację. Wtedy na przykład sobie pod dwójeczkę podłączacie na przykład. A zrobimy tak, że pod to damy sobie na przykład pod dwójeczkę. Pyk. Ale z jedyneczki możemy sobie na przykład to skopiować. Tylko teraz tak. Czy... O, w ten sposób. Kopiuj na dwójeczkę. Ok, jak mamy wszystko na jedynce, to brzmi to w ten sposób. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Dobra, mamy basik, jest słyszalny i tak dalej. Teraz, ważne. Tutaj te chrypkowane, ja sobie zawsze daję lewa słuchawka i oczywiście tak samo prawa słuchawka, żeby była dźwięk, głośność dźwięku, żeby była ta sama. No i lewo, prawo też, żeby się mniej więcej, znaczy mniej więcej, żeby się zgadzała, nie? I wtedy to brzmi już zupełnie inaczej, bo mamy rozmieszczone wokale, nie? Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Bez świata, którego pochłania syf z propagandzkich pin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. Dobra, mamy w miarę fajnie to już brzmi, ale na przykład ja bym chciał, żeby dźwięk był troszeczkę polepszony automatycznie, żebym na przykład ja nie musiał starać się go jakoś tak jak teraz zrobiłem, żeby go jakoś ulepszać i tak dalej. Więc mamy taką fajną SoundGodizer. Gdzie tu jest? Jest. SoundGodizer. I teraz zobaczcie sobie na przykład z tą wtyczką. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Bez świata, którego pochł... Możemy sobie, wiadomo, wartość tego efektu zwiększać, zmniejszać. Powiedz ile... Zmienić. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. No i na przykład ja sobie to zostawię, bo rzeczywiście dużo polepszyło i nie musiałem się bawić w tych parametrach analogowych i tak dalej. Powiedz ile oddałbyś swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Bez świata, którego pochłania syf. No i dobra, wychodzi w ten sposób. Następne, jeśli chodzi o autotuna, też można, powiedzmy, darmowym sposobem zrobić, to jest tak zwany pitcher.
i dzięki niemu możemy sobie na przykład dać na Majora. I teraz powiedz ile odbić. Powiedz ile. Dobra, teraz. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf. Jak słyszycie, jest tak wyrównane bardzo, nie? Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć. Na pewno na tej ścieżce będzie wyraźnie słychać. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propagandzkich pin. No. Także słyszycie, że można nawet z darmowej wersji, że tak powiem, darmowych wtyczek z FL Studia dużo uzyskać. Ja Wam tu teraz tak pokrótce pokazuję co i jak, ale oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej takiego kontentu muzycznego, jak co stworzyć, żeby stworzyć własną piosenkę, no to oczywiście dajcie znać. Ja jestem jak najbardziej do Waszej dyspozycji. Napiszcie, co Was najbardziej interesuje. Ja się przygotuję i oczywiście to dla Was zrobię. Także tym miłym akcentem chciałbym podziękować wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie subskrypcję, lajka, łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i była ta wiedza w miarę, powiedzmy, przyswajalna, bo to tłumaczyłem naprawdę na chłopski rozum, najprościej jak się tylko da. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf. Oczywiście jeszcze możemy dodać sobie echo. Bo o tym też zapomniałem, że kurczę, no echo byłoby fajnie mieć na tych chrypkowanych wokalach. No to wchodzimy w Fruity Reverb 2 i tu mamy takie wiadereczko, jak widzimy. No i tu sobie ustalamy. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propagandzkich pin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom. No. I sobie dodajemy echo i tak dalej, i tak dalej. Pyk. Oj, teraz to będzie za bardzo chyba. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć. Tu jest tak jakby ta moc, nie? Tego echa. Powiedz ile odbić swych pięknych chwil, by znów zacząć żyć bez świata, którego pochłania syf z propagandzkich pin. Wszystko to zależy od ciebie, ziom, czy dasz nabrać się. Dobra, nie przedłużając, dziękuję bardzo za obejrzenie. Także do następnego. Cześć.